Wybór odpowiedniej drukarni zależy przede wszystkim od tego, co chcemy wydrukować. Po drodze pojawiają się kwestie techniczne i parametry, które wpływają na efekt końcowy, ale bywają z nimi kłopoty. Dlatego podpowiadamy, jak uniknąć błędów i na co zwrócić szczególną uwagę. Wybór odpowiedniej drukarni to właściwe dopasowanie możliwości technologicznych do rodzaju druku. Znaczenie ma tu zarówno wielkość drukarni, jak i jej wyposażenie oraz liczba maszyn. Jak mawiają, diabeł tkwi w szczegółach, dlatego specyfikacja to jeden z najważniejszych dokumentów dla drukarni. To właśnie tam opisane są parametry druku. Specyfikacja określa wybór technologii druku, jego format, rodzaj uszlachetnień i wykończenia, ale również sposób pakowania, dostawy i terminu realizacji. Od papieru, jaki wybierzemy, zależy, jaki produkt otrzymamy. Prosta i bardzo ważna zasada, której należy przestrzegać. W tej kwestii warto zasięgnąć opinii w drukarni, która z pewnością doradzi wybór odpowiedniego papieru. Mail, mimo że uznawany jest za najszybszą formę kontaktu, nie zawsze wystarcza. W druku ważne są szczegóły, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest rozmowa lub spotkanie, które pozwolą nam przejść przez wszystkie zagadnienia i zrozumieć specyfikę druku danej pracy. Potwierdzeniem ustaleń z drukarnią jest podpisane zlecenie, które stanowi podstawę prawną do egzekwowania swoich praw na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Wiadomo, jako drukarnia lubimy mieć wszystko na papierze. Starajmy się być na bieżąco w kontakcie z drukarnią. Nawet jeśli nasze pliki poszły już do druku, warto mieć wszystko pod kontrolą. Najwygodniej, jeśli w drukarni wyznaczona jest osoba, która jest opiekunem naszej firmy i będzie wiedziała, na jakim etapie są prace.